starsza też ma wolne i zostają dobrze, jak i równie. Serdecznie witam wszystkich zebranych. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest pamięci świętego Jana Pawła II, wielkiego patrioty oraz upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W ostatniej książce Pamięć i tożsamość Jan Paweł II napisał następującą definicję. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Miłość świętego Jana Pawła II do Polski była czymś niekwestionowanym. Papież wielokrotnie i nie tylko podczas pielgrzymek do ojczyzny wyrażał troskę o dobro naszego kraju. Zbudowałeś Ty sam, w Pan serc, któreś umiał otworzyć.
Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za ten wspólnie spędzony czas. Wzruszyłam się, nie wiem, czy powiem to, co bym chciała powiedzieć. Za modlitwę wspólną. Serdecznie dziękuję za to przybycie. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi, Mariuszowi Osiakowi, Pani Skarbnik, Alinie Baka, moim kolegom i koleżankom z Rady Gminy, Państwu sołtysom, również koleżankom i kolegom, wszystkim koleżeństwu z sąsiednich miejscowości, wszystkim Państwu z Dminina. Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę zostaną, a przepraszam, jeszcze dziękuję również Pani Edytce z Katolickiego Radia Podlasie, Panu Zbyszkowi, który przyjechał do nas aż z Warszawy. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów oraz własnym dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, moje wystąpienie trzeba by było podzielić na dwie części. Jedna część będzie do tych wszystkich, którzy tu są, a druga część powinna być do tych wszystkich, których tu nie ma. Więc powiem tylko tą pierwszą część. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom za tą dzisiejszą uroczystość, przepiękną. Siedzimy z Panią Skarbnik i mówimy, że chyba się starzejemy. Ja na pewno, Pani Skarbnik, nie wiem. Z coraz większym rozrzewnieniem. Starzeje się, bo się popłakałam. To się coraz większym rozrzewnieniem przypomina się to, co minęło już wiele lat temu. Pan pontyfikat Jana Pawła II, jego słowa. Wszystko to, co chciał nam przekazać. I tak trochę nawiązując do tej drugiej części, której nie ma, szkoda, że coraz mniej słuchamy, że coraz mniej przypominamy sobie, że coraz mniej myślimy o tym, co powiedział papież. Dziś żyjemy inaczej. Wydaje mi się, że żyjemy inaczej, ale to, że dziś żyjemy inaczej, to znaczy dobrze. To nie znaczy, że tak będzie przez cały czas. To, że dziś żyjemy w dostatku, niczego nam nie brakuje, bo naprawdę ja często rozmawiałem z ludźmi, mówię, gdyby nasi dziadkowie, pradziadkowie wstali z grobów, to powiedzieliby raj na ziemi. Ale ten raj jest przez chwilę. Wiemy o tym z historii, że te raje trwały w różnych miejscach, w różnych latach, ale zazwyczaj kończyły się. Kończyły się często tragicznie. I szkoda, że coraz mniej nas gromadzi się na tego typu uroczystościach, żeby sobie przypomnieć, żeby te słowa, które były powiedziane przez wielu, że wolność, niepodległość nie jest dana raz na zawsze, jest zadana i trzeba ją pielęgnować. Dziś trochę zapominamy o tej pielęgnacji, chociaż to wszystko, co się dzieje na świecie, chyba sprawia, że zaczynamy coraz więcej myśleć.